No dzień dobry, witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadliście. Na początek oczywiście zachęcam do zostawienia łapencji w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. Słuchajcie, lecimy z kuponami na dzisiaj, jest tego naprawdę sporo, oczywiście jest dzisiaj mecz Rakowa, więc pogadamy sobie o tych kuponach. Jeżeli ty chcesz, śpieszyć się, przewijaj sobie od razu, tych kuponów nie ma najmniejszego problemu. U mnie ze wstępem klasyka, zwrot kasy za przegrany kupon, zaproszenie do naszych grup, Discordów, Instagramów i konkurs dla was na kasę w Betkliku do zgarnięcia i potem też na spokojnie sobie do kuponów przejdziemy. Zatem zwrot kasy za przegrany kupon jest dostępny w Betkliku. Jest dostępny w Betkliku i każdy może sobie ten zwrot odebrać. Jeżeli nie masz konta, to możesz konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możesz użyć kodu promocyjnego Obstawiamy, dziękuję bardzo. I jak już sobie to konto założysz, to możesz zagrać kupon. To nie musi być taki kupon. Tutaj mocna wiara, ale to oczywiście nie musi być taki kupon, bo możesz sobie zagrać cokolwiek chcesz. Cokolwiek ci się podoba. Za obojętnie jaką stawkę. To może być kupon za 15 zł. Jeżeli wejdzie, fantastycznie, możesz wypłacać na konto bankowe. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwraca kasę minus podatek we freebecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. Czyli masz taki bezpieczny kupon na powitanie. Jeżeli wchodzi, jest fajnie, jeżeli nie wchodzi, nie jest najgorzej, bo masz zwrot kasy. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, założenie konta minuta i można coś tam na tą Ligę Mistrzów sobie huknąć. Zanim przejdziemy dalej, no to tak jak mówiłem, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam na Discorda. Sporo się dzieje. Giveaway'e, ligi typera, sporo kuponów i zapraszam na Instagrama. Jest to miejsce, gdzie zawsze wrzucam informacje, że jest film, że jest live, że są typy, że to, tamto. Serdecznie zapraszam. Linki w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem. Kasa w Betkliku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał, no zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu. Oczywiście pomiędzy Rakowem a Karabagiem. Dopisujecie swój nick gracza z Betklika. Typujecie do 20:15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Betklik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard konkursowy można powiedzieć. I przechodzimy do kolejnego materiału, tak naprawdę do meritum kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z Betklikiem. No właśnie do kuponów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kuponów od osób, które już u nas typowały. Jeden debiucik, bo jest mocny kupon, ale to na sam koniec. Zaczniemy od kuponu Olka. Olek 11 kuponów podał publicznie u nas. Siedem z nich okazało się trafionych, zielonych, poprawnie wytypowanych. Ostatnie widzicie na ekranie. Z tego 3331 zł czystego profitu i mamy takie ciekawe ako grane. Karabak 11 rzutów rożnych, to będziemy lecieć szybko statystycznie. W tych dwóch poprzednich meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów słuchajcie, 11 nabitych rożnych i 5 nabitych rożnych. Zdaniem Olka pokrywają tą linię drużynową, którą widzicie na kuponie. Haken z remisem i over 1,5 gola, czyli Haken musi wygrać w tym układzie z Klaksvikiem. Są mocnym faworytem. Dla 1,75 na zwycięstwo mnie bardzo to interesuje. Na kuponie Olka po prostu Haken wygrywa z Klaksvikiem na wyjeździe. Minimum 2 gole w tym meczu. No warto powiedzieć, że Haken w poprzedniej rundzie kwalifikacyjnej pokonało, można powiedzieć, w dwóch meczu TNS 6-2. Klaksvik, jak wiadomo, dosyć niespodziewanie. Ferencvaros wyeliminował, ale tutaj zdaniem Olka już takiej wielkiej niespodzianki nie będzie. Maccabi Haifa z minimum 1 golem na wyjeździe z Szeryfem Tiraspol. Bardzo wyrównane kursy. Zdaniem bookmacherów można nawet powiedzieć, że nie ma tutaj jakiegoś tam wyraźnego, nawet lekkiego faworyta. Tutaj kursy bardzo równo. Zdaniem Olka, Haifa na wyjeździe minimum jedno trafienie. Overek 2,5 goli w spotkaniu, słuchajcie, Fenerbahce. To mamy mecz Fenerbahce z Zimbru, Liga Konferencji Europy, kwalifikacje. Fenerbahce, o Jezus Maria, mocny faworyt, naprawdę mocny faworyt. Na kuponie Olka muszą być minimum 3 gole w meczu. Zimbru bardzo minimalistycznie w poprzedniej rundzie La Fiorite wyeliminowało. No tutaj, jak wiadomo, Fenerbahce zaczyna tak naprawdę od tej rundy, czyli 3 gole tutaj na kuponie w meczu i jeszcze Midtjylland overek 1,5 gola, czyli samo Midtjylland, też kwalifikacje do Ligi Konferencji w meczu z Nidekornem na własnym terenie, no mocny faworyt, minimum 2 gole muszą strzelić. Ciekawie to wygląda, stawka oczywiście mocna, ale profit, zysk może być piękny. Trzymam za to kciuki, lecę dalej. Kupon od Jakuba. Podał Jakub 10 kuponów, 7 trafił. Równe 500 zł czystego profitu z tego wydało, zostało, można było pewnie lepiej troszkę stawkować, ale no tak wyszło, więc tak jest. I kupon grany za 5 stówek. Jeżeli nie wejdzie, już tutaj więcej kuponów od Jakuba nie będzie. Jeżeli wejdzie i będzie chciał grać dalej, no oczywiście pykamy dalej. Karabak gol. Mało, kurwa, patriotycznie. W każdym razie Karabak gol. Wiadomo, no Raków jest faworytem lekkim, bo nie jakimś mocnym, tak jak na przykład Fenerbahce w meczu z Zimbru. Dlatego ten kurs pewnie też kusi niektórych. Haken win, to co mówiłem, to akurat mi się podoba. Czyste zwycięstwo po kursie tam okolice 1,75 w momencie nagrywania filmu. I Grodno z remisem, czyli po prostu Grodno nie może przegrać z Balzanem z Malty. Grodno w poprzedniej rundzie ciężkiego miało rywala. Wyeliminowali Vaduz, a jeżeli chodzi o Balzan, no to tutaj też dosyć niespodziewanie, ale
jednak Balzan wyeliminował Domzale, proszę Ciebie. Tutaj bardzo ciekawy dwumecz był. W każdym razie tutaj Jakub twierdzi, że Grodno tego meczu w regulaminowym czasie gry nie przegrywa. Dalej mamy kupon od Gabriela. Tutaj ciekawa sytuacja, bo Gabriel podał 10 kuponów, trafił, można powiedzieć tylko 3, ale dzięki dobremu stawkowaniu, tutaj w drugą stronę, bo wiesz, no nie trafiasz 7 kuponów na 10, a i tak 1747 zł czystego profitu jest, mamy trebla. Raków z remisem i under 3,5 goli, czyli Gabriel twierdzi, że to będzie dosyć underowe spotkanie, bo maksymalnie 3 gole w tym meczu możemy zobaczyć, jeżeli chodzi oczywiście o kupon Gabriela. No i Raków nie może przegrać, czyli tutaj patriotyzm, bardzo dobrze. No ale gramy u siebie, Raków gra u siebie, Raków pokazał, że jednak potrafi grać w ofensywie dobrze, że potrafią finalizować te akcje pod bramką przeciwnika. Mamy gol Bate Borysów, minimum jedno trafienie na wyjeździe z Arisem. Bate w poprzedniej kolejce, no też miał taki ciężki dwumecz z Partizanem, z Partizani, przepraszam, wyeliminowali ich po zwycięstwie na własnym boisku. Aris zaczyna, cypryjski Aris zaczyna od tej rundy, proszę Ciebie. Więc tutaj troszkę można powiedzieć, że w gola underdoga idzie, bo nie wiem szczerze mówiąc dlaczego to Bate jest aż takim underdogiem, że tam w momencie nagrywania 5.20, 5.50 kurs na Bate, a na Aris 1.60. No zobaczymy, może faktycznie te kursy są dobrze tutaj poustawiane, może to będzie odzwierciedlenie na boisku, ale Gabriel twierdzi, że Bate gola strzeli i Gabriel twierdzi, że FCSB, czyli Steaua Bukareszt, strzeli gola na wyjeździe z Sofią. Tak tutaj już nie są takim mocnym underdogiem. Można powiedzieć, że ma Gabriel na kuponie 2 gole underdogów, ale Steaua Bukareszt nie jest aż tak mocnym underdogiem jak Bate w meczu z Arisem. W każdym razie coś takiego. Pod Raków becik i 2 gole underdogów. Gabriel, trzymamy kciuki. Dalej mamy kupon od Emila. Bardzo dobrze typujący człowiek u nas na kanale, bo podał 15 kuponów, trafił 12. Tylko 3 na 15 okazały się przestrzelone. 12 843 peleny czystego profitu. To przede wszystkim wielkie gratulacje, ostatni wygrany na ekranie. To co kocham, rzuty rożne w dublu. Rzuty rożne w dublu. Klaksik Haken i tutaj od razu statystycznie sobie polecimy. Słuchajcie, ostatnie mecze poprzednie, no to 8 nabitych rożnych w spotkaniach Klaksfiku, sam Klaksfik nabił 8, nie? W dwóch spotkaniach kwalifikacyjnych poprzednich. Jeżeli chodzi o Haken, 11 nabitych kornerów, czyli naprawdę całkiem fajne cyferki. Jeszcze lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o spotkania Tiraspolu i Hajfy, bo sam Tiraspol w dwóch poprzednich meczach kwalifikacyjnych nabił 20 kornerów, 2 razy po 10, elegancko. Hajfa 8, czyli tutaj znalazł sobie Emil, no pewnie takie meczyki, gdzie te kornery powinny być, chociaż oczywiście nie jest to żaden wyznacznik, że oni tam poprzednio nabili, to teraz też nabiją. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że będzie można dalej chwalić Emila, że będzie miał 13 na 16 trafionych kuponów, spodanych kuponów. Trzymamy za to kciuki, pędzimy dalej. Kupon od Wiktora. O, tu jest ciekawie. Wiktor, 21 podanych kuponów, 10 trafił, 7943 profitu, ostatni wygrany na ekranie. Single ładowany jest. Minimum 2 gole w pierwszej połowie. W spotkaniu Fenerbahce z Imbru minimum 2 gole tutaj jednej ekipy, no to wygląda naprawdę ciekawie. Tak jak mówiłem, no Fenerbahce jest mocnym faworytem. Pewnie na papierze gdzieś tam większość uważa, że to oni będą tylko gole strzelali. Podobnie uważa Wiktor zapewne. Ale tutaj, żeby jeszcze podkręcić trochę kurs, żeby podkręcić emocje, żeby tą śrubę jeszcze tam dokręcić mocniej, pierwsza połowa tutaj zaważy o tym kuponie. Nie lubię betów połówkowych, ale ten kurs jest naprawdę kuszący, nie? Jest kuszący. Fenerbahce na własnym terenie, wiesz, kibice, pierwszy mecz w sezonie, można powiedzieć, tutaj trąbki, fanfary, emocje. Tam naprawdę jest mocna atmosferka, nie? Więc tutaj, zdaniem Wiktora, Fenerbahce w pierwszej połowie robi mocną robotę i tak to wygląda. Fajnie, bo takie single też są ciekawe. Dalej mamy kupon od Tomka, słuchajcie. Kupon od Tomka to jest jeden z dwóch debiucików u nas na YouTubie. Mamy spotkanie, tak samo, Grodno. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym meczu. Nioman Grodno z Balzanem. Tutaj jest po prostu na Nioman z remisem i over 1,5 gola, czyli minimum 2 gole muszą być w tym meczu i Nioman nie może przegrać. Mamy, słuchajcie, overek gola w pierwszej połowie, czyli też połówkowy bet w meczu Sofii i FCSB. Bardzo ciekawy kurs swoją drogą. I mamy jeszcze to, co jest dobrym betem chyba. Rzuty rożne w meczu Rakowa z Karabagiem. Jeżeli chodzi o Raków, to ta poprzednia runda kwalifikacyjna, kopalnia rzutów rożnych, bo oni, słuchajcie, w dwóch meczach, Raków w dwóch poprzednich meczach nabił 25 kornerów, jeżeli chodzi o Karabag, nabili 16. Wow, naprawdę sporo, dlatego też pewnie ten kurs, no mógłby być troszkę wyższy na te kornerki, ale coś takiego mamy od Tomka. I jeszcze jeden debiucik, no jest patriotyczny kupon od Wojtka, słuchajcie, po prostu czysto Raków, bramki mają być, zaliczka na przerwanżę ma być zrobiona. I tak to się prezentuje. I to chciałbym dzisiaj wieczorem o tej 20.15 zacząć oglądać. Że Raków robi robotę, że Raków strzela gole, że Raków robi zaliczkę przed rewanżem.
bo trzymajmy kciuki za polskie ekipy w europejskich pucharach. Wszystko na dzisiaj. Masa kuponów, masa propozycji, masa typów i pomysłów. Przypominam, wszystko może być w papę, wszystko może być przegrane, czerwone, w kiblu zgniecione. Pamiętajcie o tym, że tutaj nigdy pewniaków gwarancji wygranych nie było, nie ma i nie będzie. Nie chciałbym, żeby potem pretensje były do Olka, Jakuba, Gabriela, Emila czy kogoś innego. Także tu na spokojnie, przemyślcie jeszcze sobie po swojemu. To są propozycje innych graczy, takich jak ty. To jesteśmy po prostu pośrednikiem między typerem a typerem. O tym pamiętaj. A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. 15:00 dzisiaj transmisja na żywo. Już teraz cię serdecznie zapraszam. Widzimy się tutaj na kanale Obstawiamy. Tymczasem zbijam pionę. Pozdro, dobrego dnia. Siemano.